co w sytuacji, gdy tego wszystkiego zabraknie. Witajcie. Co dzieje się w Polsce i na świecie, wszyscy dobrze wiemy. Ja tutaj nie będę opowiadał o koronawirusie, bo się na tym zwyczajnie nie znam. Od tego są eksperci. Ale za to powiem Wam, co zrobić w sytuacji, gdyby sklepy zoologiczne zostały zamknięte, a Wy zostalibyście bez pokarmu dla Waszych ryb. Zapraszam. Będzie to raczej poradnik dla początkujących akwarystów. Starzy wyjadacze wiedzą, jak sobie poradzić. Bardzo często i gęsto sami produkują pokarmy na co dzień, na przykład paleciarze. To norma. Załóżmy sytuację, że sklepy zoologiczne zostaną zamknięte. Mamy dziś wtorek, 17 marzec. Wszystko się może wydarzyć, sytuacja jest bardzo dynamiczna. I tutaj akurat może tak być, że te sklepy zoologiczne zostaną zamknięte. Ale na szczęście będą otwarte sklepy spożywcze i tutaj można się zaopatrzyć w produkty, z których będzie można zrobić pokarm dla ryb. Zaraz Wam powiem, jak to zrobić, co kupić i jak przygotować taki pokarm dla ryb roślinożernych, wszystkożernych i mięsożernych. Jakoś przetrwamy. Lista produktów, o których teraz powiem, oczywiście nie jest taka ścisła lista, można dać inne produkty. Ja tu wymienię tylko podstawowe, takie moim zdaniem, które warto kupić, a będą to mrożony szpinak, mrożony zielony groszek, filet z jakiejś ryby, serca wołowe lub indycze, albo inne chude mięso, pierś z kurczaka, pierś z indyka, a nawet chudziutka wołowina. Do tego czosnek, mrożone krewetki i oczywiście w aptece obok wibowit. Wybaczcie, że nie zaprezentuję tych produktów tutaj, nie pokażę, jak to przygotowywać i tak dalej. Bardzo z tego powodu nie będę marnował żywności. Żona by mi tego nie darowała. Przeżyję wirusa, ale złości mojej żony mógłbym nie przeżyć. Więc nie pokażę, jak to robić. Poza tym myśl o tym, że musiałbym później pójść do sklepu i uzupełnić zapasy, stojąc w kolejce z tymi wszystkimi herlającymi ludźmi, no tak nie bardzo. Zacznijmy omawiać, jak przygotować pokarm dla ryb od ryb wszystkożernych. To wszystko, co wymieniłem na tej liście, o której przed chwilą wspominałem, możemy użyć do tego celu. Miksujemy to wszystko, dodając wibowit. Potem wkładamy to woreczka foliowego, ale nie takiego cienkiego, sianejowego, tylko takiego grubszego, takiego jak woreczki strunowe. Rozpłaszczamy to, wkładamy do zamrażalki i zamrażamy. Proste, prawda? Potem możemy odłupać taki kawałek i podawać rybom do zjedzenia. A jeśli chodzi o ryby roślinożerne, tutaj podajemy produkty, które nie są pochodzenia zwierzęcego, to oczywiste, czyli szpinak, zielony groszek, dodajemy do tego wibowit, możemy dodać również płatków owsianych, o których wcześniej nie wspominałem. To oczywiście również w woreczku foliowym zamrażamy. I potem możemy sobie wyjąć to z zamrażarki, odłupać i podać rybom. Bardzo chętnie to będą zjadały. A jeśli chodzi o ryby drapieżne, mięsożerne, tu sprawa jest najprostsza. Siekamy serca wołowe lub indycze, jakieś inne chude mięso, które mamy, którego wcześniej wykroiliśmy. Skórki, tłuszczyki i tym podobne rzeczy. Siekamy to, dodajemy do tego wibowit i czosnek. Wymieszamy to dobrze i możemy już podawać rybom. Resztę można zamrozić, będzie na później. Innym bardzo prostym sposobem zapewnienia sobie pokarmu dla drobnych ryb jest hodowla muszki owocówki. Sprawa jest banalnie prosta. Potrzebujemy słoiczek, papkę z jabłka, płatki owsiane i drożdże, które zapobiegają pleśnieniu tego wszystkiego. Słoiczek stawiamy w ciepłym miejscu. Najlepiej to wychodzi w ciepłe dni, w chłodne może być trudniej, aczkolwiek też się udaje. Po tych 2-3 dniach jakieś muszki się zawsze gdzieś tam znajdą, wzlecą, złożą jajka w tej papce, wtedy przykrywamy gazą i czekamy na wylęk muszki. Bardzo szybko to się wszystko dzieje i po chwili mamy już żywy pokarm dla ryb. Oczywiście do karmienia nadaje się większość owadów. W ciepłe dni na przykład dżownice dla większych ryb, jakieś muchy, cokolwiek. Może jeszcze nie o tej porze roku, ale nie wiemy, jak długo to wszystko potrwa. Założę się, że wielu z Was robi takie pokarmy i ma swoje własne przepisy. Podzielcie się nimi w komentarzach.
Oczywiście nie byłem w stanie wszystkiego wymienić, ale od czego są komentarze? Pomóżcie innym.